Hejka. Witam wszystkich serdecznie z naszego studia rajdowego. Dzisiaj jest niedziela. Mamy 11 dni do startu Rajdu Koguta. Dzisiaj będą dwa odcinki na naszym kanale. Generalnie bardzo się cieszę, że Kamil rozpoczął nasz kanał 4 miesiące temu i on się powoli fajnie rozwija, bo w ten sposób możemy Wam przekazać wiele rzeczy ciekawych, a w dniu dzisiejszym przekażemy Wam wszystkie informacje odnośnie rajdu Koguta. W tym odcinku z rana, który teraz jest. Będzie, y, będą takie rzeczy, które, które są bardzo ważne. Przede wszystkim przedstawimy rozliczenie finansowe. Opowiem o pakiecie startowym, co macie w pakiecie startowym. Następnie, harmonogram rajdu, zadania rajdu i co z muzeum. To są punkty, które będą w tym odcinku. W odcinku, który też będzie dzisiaj wieczorem, y, to będzie odcinek, bo parę dni temu przyjechaliśmy całą trasę rajdu Koguta. To będzie odcinek, co Was czeka jak wygląda meta i wszystkie te szczegóły związane z rajdem. Także oglądajcie nas yy, i mam do Was taką prośbę, nie tylko, nie wiem, kapitanowie, nie tylko jedna osoba. Chciałbym, żeby cała drużyna oglądała ten odcinek, żeby nie było dużo pytań, bo cały czas nas o coś pytacie i tak naprawdę to są cały czas te same pytania, więc bądźcie z nami, zapraszam. No to startujemy. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, której się w ogóle nie spodziewaliśmy, yy, Planowaliśmy, że zbierzemy dużo pieniędzy, ale naprawdę nie spodziewaliśmy się, że aż tyle. Więc powiem Wam, jaka jest kwota na, te, na ten moment, ile już jest na koncie Rajdu Koguta. Na koncie Rajdu Koguta jest w tej chwili 1 446 312 zł. Do tych pieniążków dojdą jeszcze oprocentowania z lokat, bo te pieniążki są cały czas na lokacie. Lokata się skończy 12 czerwca, akurat jak przyjedziemy w poniedziałek z Rajdu Koguta. W związku z tym, że w tym roku te lokaty były wyższe, postanowiliśmy z dyrekcją Banku Spółdzielczego w Oławie zakładać od 1 lutego, jak już się rejestrowaliście i wpłacaliście pieniążki, zakładać miesięczne lokaty. Co miesiąc było tych pieniążków więcej, więc te lokaty były coraz większe. W tej chwili całość jest na lokacie i z samego oprocentowania. Dodatkowo około 11-12 tysięcy nam dojdzie z odsetek, więc to jest też naprawdę dużo pieniędzy. Bardzo się cieszymy. W tym roku nie zwiększaliśmy wpisowego. Wpisowe było takie same jak w tamtym, czyli 600 zł od samochodu, 200 zł od motocyklu, traktoru, motoroweru i 50 zł od roweru. I takie kwoty do nas wpłacaliście. Oczywiście były też kwoty mniejsze po 20 zł, 30 zł. Staraliśmy się Wam delikatnie, nasze dziewczyny wysyłały maile z prośbą, o, o, i że jest jeszcze czas, że możecie dopłacić. Więc no, troszeczkę zabawiliśmy się takich indykatorów, ale, ale udało się, bo, bo, bo po prostu mm, tych pieniążków było troszeczkę więcej, i średnia, która za załogę była w tamtym roku 550 zł. W tym roku podniosła się do 570 zł, więc to nas bardzo cieszy. No jeżeli tam pisaliśmy do Was maile o takich rzeczach, to Was przepraszamy, ale to naprawdę my się zaangażowaliśmy i robimy to na 100%. Więc chcielibyśmy być dla Was też w porządku i dlatego mamy cel pomagania i zbierania dużo pieniędzy, więc, więc tak po prostu chcieliśmy zrobić. No. Chciałem też poinformować, że w tym roku jest większa ilość motocykli i motorowerów. Rok temu było to 11% wszystkich załóg, w tej chwili jest, w tym roku jest 15% załóg, więc więcej zgłosiło się motorowerów, rowerów i motocykli. I oczywiście też traktorów, bo w tym roku wystartuje około 20 traktorów, zobaczycie ich wszystkich na, na starcie i na mecie. Będzie naprawdę ciekawie. Chciałem też powiedzieć, że wszystkie pieniądze, które wpłaciliście na konto rajdu Koguta, zostaną w 100% przeznaczone dla osób potrzebujących. Organizacją rajdu Koguta, e, wszystkimi kosztami e, zajęła, zajęła się nasza firma, zajął się Urząd Gminy w Stegnie, Automobil Klub Wielkopolski, tutaj na miejscu nam pomaga też Gmina Oława, Urząd Miasta Oława oraz Starostwo Powiatowe w Oławie. Więc wszystkie pieniążki, które wpłaciliście w 100% trafią na, dla osób potrzebujących. Z tego konta Nigdy żaden przelew nie wyjdzie na jakieś nie wiem organizacyjne rzeczy, tylko dla osób potrzebujących. To tak na marginesie dla przypomnienia. W tym roku yy, mieliśmy 12 zwrotów yy, wpłaconych wpisowych yy, z różnych powodów. Część było usprawiedliwionych, część było różnych. Te różne to na przykład jeden pan został oszukany, tak nam napisał, bo myślał, że 600 zł jest razem z noclegami. Eee, druga ekipa zrezygnowała i zwróciliśmy wpisowe, dlatego że im kod zachorował. Eee, kolejna ekipa to była pani, która w lutym się zarejestrowała, wpłaciła, ale w kwietniu stwierdziła, że już była nad morzem i to jest w ogóle bez sensu i już nie pojedzie nad morze I jak będziemy robili rajd koguta w góry, to żeby jej dać znać. To były takie właśnie przypadki. W tym roku były przeznaczone numery na licytację 1, 2, 3. Słuchajcie, była to rekordowa kwota, która, która została wylicytowana. Dla przypomnienia, za numer jeden wylicytowała firma Freedom, która wpłaciła 13 tysięcy złotych. Jest to ośrodek leczenia uzależnień, Pan Dominik Kamusiński. On nam co roku pomaga, zawsze coś licytuje. Pamiętam chyba rok temu albo dwa lata temu wylicytował Palmę też. Także człowiek o dobrym sercu, który nas cały czas pomaga. Dzięki, Dominik, jeżeli to oglądasz. Numer startowy dwa. Jest pan Michał Cygal, też dziękujemy, wylicytował za 2050 zł. Trzeci numer wylicytowała firma autaniszowe.pl, jest to firma z Rodwaniec pod Wrocławiem, która specjalizuje się w handlu samochodami. Pan Dominik Dobosz, też super człowiek, który zawsze co roku u nas coś licytuje i wspiera. On chyba na marginesie ma już chyba wszystkie numery startowe, bo co roku licytował, brakowało mu tej trójki, więc, więc on powiedział, że zrobi wszystko, żeby mieć tą trójkę, więc on ma. Wszystkie numery 1, 2, 3. Dzięki i gratulujemy. E, przypominam, że trwa licytacja palmy. E, na ten moment jest około 10 tysięcy złotych za palmę. Jest to też ogromna kwota. Liczymy na więcej. Dzisiaj o godzinie 20 kończy się licytacja, więc jeżeli macie jeszcze ochotę coś tam polistować, to zapraszamy. Kolejny punkt. Jak podzielimy środki? No jest to ważny, ważny punkt e, i i chciałbym Wam właśnie powiedzieć, jak to zostanie podzielone. Zresztą to zresztą wiecie, bo my w grudniu już informowaliśmy, na co zbieramy w tym roku, na kogo zbieramy i jak będziemy dzielili środki. Więc tak, jeżeli w tej chwili mamy ponad 1 400 000 na koncie, 1 446, 000, więc wydaje mi się, że jeszcze mamy parę rzeczy, tak? Jeszcze mamy licytację, jeszcze będziemy mieli puszki na starcie. Więc wydaje mi się, że jesteście w stanie jeszcze zebrać więcej pieniędzy, bo aha, jeszcze Warburg będzie do listowania, podejrzewam, że też będzie duża kwota. Więc ja przyjąłem, że zbierzemy 1 550 tysięcy. To tak wstępnie. To tak mówię, że może być więcej. No mniej chyba raczej nie. no Bo mi się wydaje, że te 100 tysięcy jeszcze zbierzemy, więc, więc mi się wydaje, że te 1 550 na pewno będzie. I chciałem na podstawie tej kwoty powiedzieć mniej więcej szacunkowo, jak będziemy rozdzielać pieniążki. Więc 1 550 tysięcy. Do te, od tego odejmiemy 150 tysięcy zł, 152 500 dokładnie. są to pieniążki, które przeznaczamy na szpital w Oławie. Szpital w Oławie w tym roku już zamówił sprzęt na blok operacyjny razem z taką profesjonalną mynią do tych narzędzi. Cały koszt to jest 152 500. Jeżeli to odejmiemy, to zostanie nam 1,4 czterysta. Więc tak, dzieci z Oławy, z Wrocławia i z Powiatu łaskiego mamy 92, do tego 24 fundacje. I jeżeli 700 tysięcy podzielimy przez te wszystkie osoby, to mamy na osobę i na fundację 6034 zł. To jest szacunkowa, szacunkowa wartość, jaką przelejemy na, na każde dziecko i fundację. Teraz tak, w tym roku, z czego się bardzo cieszymy, pozwoliliśmy na wprowadzenie 300 dzieci dodatkowych z całej Polski. Są to dzieci, którym wy pomagacie, których znacie z waszych miejscowości lub nie wiem, może z waszej rodziny, może waszych znajomych. Bardzo się cieszymy, że to wprowadziliśmy, bo zawsze o tym myśleliśmy. Ale teraz, planując, że będzie więcej pieniędzy, myślałem, że jest to dobrym pomysłem, i, i to zadziałało bardzo fajnie. To, to się zrobiła taka kula śnieżna. Już powiem wam dlaczego: Dlatego, że wielu z Was utrzymuje w tej chwili cały czas kontakt z rodziną, pomaga już w inny sposób dzieciom, poznaliście się. Jak gdyby staliście się patronami. Wiem, że robicie koszulki. Jadę dla Zuzi, jadę dla Hani, więc naprawdę jest to ciekawie. Za to Wam dziękuję. Czyli 300 dzieci wspomożemy. I teraz Wam powiem mniej więcej szacunkowo, ile przelejemy, ile na każde dziecko wyjdzie pieniążków. Jeżeli 700 tysięcy złotych przeznaczymy na dzieci z Polski, podzielimy przez 300 osób, to będzie około 2333. To jest szacunkowa, szacunkowa kwota. Ona może oczywiście według mnie wzrosnąć, na pewno nie zmaleje. Chyba będzie pieniążków więcej. Zobaczymy. Chyba mozolnie mi to idzie. Staram się przyspieszyć, bo ten odcinek będzie bardzo długi. Nie chcę Was zanudzać. Słuchajcie, yy, wielkie serce rajdu Koguta. Mamy przygotowane 40 statuetek dla wszystkich, którzy nam pomagają wspierają. Yy, powiem Wam największe wpłaty, jakie trafiły do nas na, na nasze konto. I te osoby dostaną, i te firmy dostaną największe serce rajdu. Najwyższa kwota, która została wpłacona jest to 20 tysięcy złotych. Jest to firma Extra Firma chyba zasponsorowała swoim sześciu pracownikom, albo sześciu osobom, nie wiem. W każdym razie zgłosiła do tego też sześć ekip, na które na każdą ekipę wyszło 3333 zł. Także bardzo dziękujemy. Druga taka osoba, jest to znana u nas, jest to pan Marek Hodorowski z Oławy. Jest to osoba, która jeździ co roku i co roku wpłaca zawsze największe wpisowe największe, na, na, za, za rejestrację. W tym roku wpłacił 6100 zł. Jest to naj, druga największa kwota wpłacona. Kolejna ekipa, Bartosz Michowicz wpłacił 5600 zł. Znam kojarzę, kolega jedzie z całą ekipą, pracują w bardzo dużej firmie i w tej firmie robili zbiórkę między pracownikami, więc tyle pieniążków, tak dużo pieniążków zebrali, 5600 zł. Zadzwoniła do nas firma Warta, która chciała przeznaczyć pieniążki. My podaliśmy numer konta, wpłacili 4000 zł. My im za to wystawiliśmy rachunek fundacyjny. Więc to jest czwarta największa wpłata. Kolejna wpłata? Jacek. Jacek w tamtym roku też nas bardzo wspomógł. Jest to osoba z Krakowa, która ma Maybach Butik. Będzie też w tym roku na Rajdzie Koguta. Osobiście mu też podziękuję. Dzięki, Jacek, za taką wpłatę. Szósta wpłata jest to pani Oławianka, Małgorzata Godleska, która wpłaciła 2,5 tysiąca zł. Dzięki Gosiu i Waldku. Kolejna wpłata. Łukasz Zajc z Nysy zawsze co roku wpłaca po 2000, dzięki Łukasz. No i to tyle z największych wpłat. Teraz tak. Mieliśmy 4 wpłaty od 1001 zł do 2000 zł, to były 4 wpłaty. Natomiast 21 wpłat od 600 zł do 1000 zł, czyli to, co było powyżej 600 zł, było 21 wpłat. Myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie finanse i rozliczenia. Idziemy dalej. Teraz Wam pokażę pakiet startowy. Tak wygląda pakiet startowy. Takie coś dostajecie na starcie. Już wam pokazuję co macie w środku. To jest akurat numer 75, więc tak słuchajcie, najważniejsza rzecz. Paszport rajdu do Koguta. Zaraz go opiszemy całego, opowiem o nim. Tabliczka. Tablica rejestracyjna rajdu do Koguta. Możecie sobie zamontować gdzie chcecie. Lecimy dalej. Numery startowe przyklejamy na drzwi. Jeżeli nie chcecie na drzwi macie słabe lakiery, możecie na tylne, boczne szyby przykleić te numery. Kolejne rzeczy to są do składania, do składania i do kolorowania, które są potrzebne do zadania rajdu. Wlepki, tych wlepek macie w tym roku dużo. Tutaj macie żółka do sklejania. Powoli do nas spływają od różnych sponsorów ulotki. Są to osoby, które nam dały wiele nagród, więc możecie sobie poczytać, pointeresować się. Tutaj jest jeszcze kartka taka, którą macie wysłać. Będziecie. Zaraz opiszemy w waszym zadaniu rajdowym. Dostajecie karteczkę taką od nas. Tu detailing, tutaj mapa, mapa Stegny. Na mapie Stegny będzie też mapka, jak tam się poruszać. Tu jest kolejna firma, która nam pomogła. Kolejna firma, która nam pomogła, kolejna firma. Łysoń, też muszę o niej powiedzieć. No to co, teraz wam opowiem o harmonogram rajdu. Czwartek, 8 czerwiec. Startujemy w ławie, ulica Kutrowskiego 54 spod naszej firmy od godziny 8 do godziny 16. O godzinie 8 przywitamy oficjalnie wszystkich y, uczestników i przedstawicieli miasta. Orkiestra denta oraz zespół Cheerleaderek rozpocznie paradę rajdu. Kolejność startu będzie uzależniona od y, roku produkcji pojazdów. Pierwsze wystartują rowery, motorowery, motocykle, pojazdy wolnobieżne, traktory, a później samochody według roku produkcji. Dostaniecie wszystko na e-maila w ciągu kilku dni. Jest tym dużo pracy, więc tam poczekajcie. Nie denerwujcie się, zaraz dostaniecie i będziecie wiedzieli, która jest godzina startu. W czwartek, kolejny, kolejnym etapem jest Tor Poznań. Jedziemy wszyscy na Tor Poznań. Na Torze Poznań od godziny 13 do 22 czekają na Was pani Wioleta Rolewska, która nam bardzo pomogła przy organizacji na Torze Poznań, oraz pan prezes Bartek Bieliński. Prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że oni obchodzą stulecie swojego klubu, więc warto złożyć tam życzenia, uśmiechnąć się do nich no i pogratulować. No i z tej okazji zapraszają nas na tor Poznań. Jest to naprawdę wydarzenie niesamowite. No, ja jak jeżdżę na torze Poznań, to zawsze mam gęsią skórkę i jakieś takie przeżycie z tym związane, więc naprawdę wszyscy obejdziemy tor Poznań na spokojnie. Tam będą na nas czekali ludzie z automobil klubu, którzy nas pokierują i przygotują tam fajną taką, powiedzmy, biesiadę i gościnę. Będziemy, jest tam dużo terenu, będziemy mogli sobie do 22 razem pointegrować, spotkać się, a później jedziecie do swoich baz noclegowych. Kolejny dzień, jest to piątek, trasa Poznań-Stegna. Wybieracie sobie własną trasę, będzie, pamiętajcie, zadanie, będzie trzeba odwiedzić jedno z wybranych muzeów. Tych muzeów jest chyba 20, zaraz wy, wyczytam je, więc Wy musicie odwiedzić jedno z muzeów, więc Wy sobie trasę ustalacie według według waszej, waszej trasy. Nie chcemy kierować jedną drogą, dlatego że będziemy korkować wszystkich, a Wy wybieracie i wtedy jedziecie sobie do, do Stegny. Kolejny etap jest już to meta w Stegnie. W związku z dużą ilością załóg, w porozumieniu z gminą Stegna zrobiliśmy metę już w piątek i sobotę. Ekipy, które przyjadą szybciej w piątek, mogą już przejechać przez naszą bramę od godziny 17 do 21. Wiadomo, można sobie, sobie, sobie zrobić zdjęcie. Na, natomiast w sobotę od godziny 8 do godziny 16 będziemy też na Was czekać, też możecie przejechać sobie przez bramę, to będzie wszystko się działo przy ulicy Jagieły, będzie wjazd, będą Was tam osoby kierowały, też jest bardzo dużo osób tam do pomocy, więc yy, wszystko będzie jasne, proste, wszystko macie tutaj w tych paszportach i wszystkich instrukcjach. Pamiętajcie, że później po przejechaniu przez metę możecie, yy, no na pewno przychodzicie, pod, yy, przychodzicie na plażę od godziny 15, Czekamy na Was na plaży. Bez pojazdów, pojazdy zostawiacie w swoich miejscach noclegowych. Plaża, wejście numer 69, tam będziemy na Was czekać. A zakończenie na plaży będzie wyglądało następująco. Godzina od 16 do 19 będziemy rozdawać dyplomy, statuetki. Tak wyglądają statuetki w tym roku. Zrobiliśmy ich 3000 tych statuetek. Oczywiście, po ukazaniu paszportu, musicie nam pokazać paszport z wypełnionymi zadaniami i wtedy otrzymacie od nas dyplom oraz statuetkę zakończenia rajdu. Godzina 17.30, Witek przyjeżdża z palmą, wsadzamy na, na plaży. E, chciałbym, żebyście wszyscy przy tym byli. Godzina 18.00, wręczenie nagród za, za zadania rajdowe oraz licytację Volkswagena Passata, podarowanego przez firmę Bitcar. Godzina 19.30, ogłoszenie zwycięzcy i przekazanie kluczyków do Warburga, ufundowanego przez firmę Polizingowe.pl. Godzina 20.00, koncert zespołu wideo i wspólna zabawa na plaży. Godzina 21-24 Zabawa taneczna z DJ Przemo i DJ Sławo. E, mamy jeszcze dodatkowe takie informacje. Właśnie jeden z uczestników rajdu, Pan Tomek, e, chcąc pomóc dzieciom ze swojej okolicy, organizuje taki beatstop na trasie Zbojanowa do Leszna. E, w następnym wieczornym odcinku zobaczycie też taki kilka zdań. On powie, jak to będzie wszystko wyglądało. Zachęcam. Polecam. Organizatorzy American Carsmania też nas tutaj jak gdyby poinformowali, że zapraszają wszystkich serdecznie tydzień po rajdzie Koguta na swój zlot w Katowicach, wstęp z naklejką, którzy osoby, które będą miały naklejki na samochodach, wjadą wtedy bezpłatnie na teren zlotu. To wszystko, jeżeli chodzi o harmonogram, teraz opowiem o zadaniach na trasie podczas rajdu koguta. Zadanie jest 15. Zadanie numer 1 to co roku przebieramy się. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda, jak na starcie jesteście przebrani, macie takie kreatywne pomysły, na śmiesznie to wygląda, wszyscy się bawią, coś pięknego, będą fajne nagrody, w tym roku firma Electrolux po raz kolejny przekazuje nam kilkanaście urządzeń, AGD, są to pralki, suszarki, warto się przebrać i walczyć o te nagrody. Słuchajcie, dodatkowo miła niespodzianka, był luty, pan Tomasz Lysen do nas zadzwonił. Jest to prezes dużej firmy pszczelarskiej w Polsce i poinformował nas, że ma do przekazania 6000 batonów miodowych. Do tego chce nam dać dużo nagród. No jesteśmy naprawdę, bardzo dziękujemy i jesteśmy bardzo zadowoleni. I te nagrody właśnie chcemy przeznaczyć do tego konkursu, więc warto się przebrać, będzie dużo nagród. Polecam. Codem numer dwa będzie taka przy rejestracji duża tablica, którą, na którą chcielibyśmy, żebyście się wpisali. Ta tablica później zawiśnie w naszym muzeum. Będzie to taka pamiątka już jak gdyby do końca życia, bo też chciałem Wam powiedzieć, że w naszym muzeum będzie sektor Rajdu Kuguta i Rajdu Złombol. Będzie tam kilka samochodów, będą całe historie tych dwóch rajdów, więc będziecie jak gdyby też historią naszego muzeum i Wasz wpis będzie w naszym muzeum. Także zachęcam do zadania numer dwa. Zadanie numer trzy to jest zadanie ze zdjęciem. Jak co roku wykaż się swoją pomysłowością i zróbcie sobie zdjęcie w tle najciekawszego, waszym zdaniem, budynku we Wrocławiu. Więc z naszej firmy wyjeżdżacie prosto w lewo, jedziecie na Wrocław i przez Wrocław sobie spokojnie przyjeżdżacie różnymi drogami, robicie sobie tam zdjęcia. Te zdjęcie y, dajecie pod naszym postem o godzinie 10 w czwartek. 5 zdjęć, które zdobędą najwięcej lajków do godziny 12, 10 czerwca otrzymają nagrody. Nagroda główna też przez firmę Elektrológ zasponsorowana, także zapraszam. Zadanie numer 4. W pakiecie startowym otrzymaliście papierowy model Żuka. Jego warto wyciąć. To jest chyba zadanie dla młodszych. Jego warto wyciąć, posklejać, pomalować. Musicie ze sobą wziąć właśnie kredki, flamastry, nożyczki, klej. Robicie taki tutaj model, jego malujecie i też wkładacie zdjęcie na, na post, który się pojawi 8 czerwca o godzinie 16. Pięć ekip, które zdobędą najwięcej lajków do godziny 12 otrzymają nagrody. Też od firmy Electrolux. Kolejne zadanie. Znajdź pana Leszka podczas trwania rajdu koguta i otrzymasz od niego 1000 kogutów. 1000 plus. Zmienialiśmy, było 500, później 700. Ktoś nas wyprzedził teraz pomysłem na 800, więc zrobiliśmy 1000. Zadanie kolejne. Zasubskrybuj nasz kanał YouTube'owy, ten co teraz leci, dlatego że Kamil będzie codzienne relacje z trasy na kanale tutaj nagrywał. Kolejne zadanie. Odwiedź jedno z muzeów, które mamy na liście, jest ich 20. Słuchajcie, niektóre są muzea po drodze, niektóre nie są po drodze. Dlatego, mm, dlatego ja jeszcze je na jakimś poście facebookowym przedstawię, te wszystkie muzea. Tylko dlatego, że możecie na przykład je odwiedzić wcześniej, jadąc do nas na start. Możecie, nie wiem, muzeum w Krakowie, Olecko mamy, Muzeum Szczecin, Jelenia Górę. Są to muzea, które wpisaliśmy do naszej listy, ale nie są wcale po drodze. Muzeum Otrębusy, Muzeum Zgierz. Więc wy musicie, jeżeli chcecie, po prostu po drodze. Yy, otrzymać bilet i ten bilet możecie wkleić tutaj do, do paszportu i też się będzie liczyło. Yy, kolejne zadanie numer 8. Waszym zadaniem na torze Poznań będzie przejechanie, przejechanie Toru, a w nagrodę otrzymacie pana ministra Leszka certyfikat przejazdu. Dziewiąte zadanie z okazji stulecia automobil klubu wielkopolskiego. Zróbcie sobie zdjęcie z certyfikatem przejazdu przez Tor Poznań otrzymanego od pana Leszka i wrzućcie je pod postem na profilu Automobil Klubu Wielkopolskiego. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubicie profil Facebookowy Instagram Automobil Klubu. Po pojawi się 8 czerwca o godzinie 18:00 pięć ekip, które zdobędą też od firmy Electrolux. Super nagrody. Zadanie numer 10. Ponownie musicie zmierzyć się z zadaniem manualnym. Oprócz modelu żuka macie model naszego budynku. Nie musicie, to zrobiliśmy tak po prostu tak dodatkowo. Jeżeli chcecie, macie ochotę, to jest nasz budynek muzeum, który się w tej chwili buduje. Możecie go polakierować i mieć swój, i mieć swój model. Dobra, zadanie numer 11. Całą ekipą zróbcie zdjęcie w napotkanym, to jest bardzo fajne, to jest nasze dziewczyny wymyśliły w y, firmie to, to zadanie, bardzo nam się spodobało. Całą ekipą zróbcie zdjęcie z napotkanym na trasie zwierzęciem. Może to być prawdziwy pies, namalowany kot lub pomnik wieloryba i wrzućcie je pod postem. Y, nagrody będą od firmy Autocraft, która ufundowała nam myjkę ciśniową firmy Bosch. Fajne zadanie, takie po drodze. Zadanie numer 12. Na starcie otrzymaliście kartkę Raidu Koguta, taką na na niej waszą ekipę i wyślijcie pozdrowienia dla dzieci z Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu. Wszystko macie wpisane w paszporcie. Zadanie numer 13 nie mogę wam powiedzieć, bo jest to takie tajemnicze zadanie, musicie sami to rozwiązać. Zadanie numer 14. To będzie fajnie. Nagrajcie na plaży krótki filmik, w którym zaprezentujecie wasze oryginalne hasło reklamowe stegnę. Wstawcie go pod rajdowym postem na oficjalnym profilu Facebooka Gminny Ośrodek Kultury Stegna. Troje zwycięzców konkursu wyłoni Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie na zakończenie rajdu. Zwycięzca otrzyma voucher, samochód na weekend marki Skoda. Dodatkowo hasło, które będzie najlepsze zostanie wykorzystane do promocji miejscowości w sezonie wakacyjnym 2023. No, fajne zadanie. Polecam. Był taki filmik z Plaży na Stegnie, niedawno taki popularny, więc może Wasz będzie tak samo popularny jak tamten. Zadanie numer 15. Na Plaży w Stegnie, to ja wymyśliłem w nocy raz, na Plaży w Stegnie zaśpiewa zespół wideo, którego największym hitem jest piosenka Idę na plażę, na plażę. Tekst tej piosenki znajdziecie na ostatniej stronie paszportu uczestnika. Czyli tutaj macie tekst piosenki. Nauczcie się go na pamięć, żebyśmy wspólnie z zespołem mogli zaśpiewać ich przebój. Na plaży zaśpiewamy ten przebój. Idę na plażę, na plażę. No i ostatnie zadanie. Jest to zadanie specjalne. Wy, wygraj Warburga. Odrestaurowany, legendarny samochód z 1990 roku. Ufundowanego. Ufundowany jest przez firmę Polizingową.pl oraz firmę Bitcar. Dwaj bracia, którzy prowadzą te firmy. Skontaktowali się z nami parę miesięcy temu, że chcą przeznaczyć taką nagrodę. My byliśmy w szoku. Oprócz tego, że przeznaczyli samochody, to jeszcze je wyremontowali odlakierowali. Naprawdę bardzo fajne pojazdy i polecam, zachęcam do, do zabawy, do konkursu i do licytowania Passata. Jakie są, jak, jak wygląda zadanie konkursowe? Zarejestruj swoje konto na bitcar.pl i podaj dane kapitana ekipy. Oklej swój pojazd dwoma wlepkami z Bitcar i Polizingowe z pakietu startowego. Będzie nam miło, jeśli udostępnisz post konkursowy. Żyry wybierze 5 najciekawszych komentarzy, a ludzie zebrani pod sceną wyłonią zwycięzcę. Wyczytamy 5 najciekawszych komentarzy eee, i wygra ten komentarz, który będzie miał największy aplauz publiczności. Wszystko zostanie zmierzone z certyfikowanym miernikiem natężenia dźwięku. Krótko mówiąc, który komentarz będzie miał najwięcej decybeli, ten wygra. Będzie, będzie głośno wstęgnie. Wyniki zostaną ogłoszone na scenie o 19.30. Rekulamin tego konkursu macie na stronie bitcar.pl. No i kolejne zadanie to licytuj Passata już na sam koniec. Platforma aukcyjna Bitcar przekazuje na licytację Volkswagena Passata z 94 roku. Cena wywoławcza to będzie zaledwie 1 zł. Słuchajcie, ilość załóg też nas zaskoczyła w tym roku. Mam do Was prośbę. Za rok już nie zapraszajcie swoich znajomych na rajd koguta, jedźcie sami. Po prostu już to nie, będzie, nie będziemy już, w stanie już tego ogarnąć. Ja uważam, że w tym roku już przebiło to wszystko, co mogliśmy zrobić. Było nam bardzo ciężko ze wszystkim, więc bardzo Was proszę, już tam nie rozpowiadajcie, że na rajdzie koguta jest fajnie. Mam do Was taką propozycję. Jakby ktoś się pytał, jak jest na rajdzie koguta, to mówcie tak: nudy i marudy, ok? Żeby więcej. Więcej osób nie jechało. Bo jeżeli będzie więcej osób za rok, to już nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Bo w tym roku to już jest po prostu na pograniczu i jest nam bardzo ciężko. Przy okazji, jak już jestem tutaj na wizji, to mam do Was też prośbę. Potrzebujemy parę osób jeszcze do pomocy w ławie na starcie, na, na torze Poznań e, i w Namecie, w Stegnie. Jeżeli chcecie pomóc, odezwijcie się, na przykład nie jedziecie na Rajd Koguta, a chcecie tak pomóc, no to bardzo Was proszę o pomoc, bo potrzebujemy dużo pomocy. E, już mówię, w Oławie na starcie podaję numer telefonu do kolegi Grześka 603 120 715. Łukasz, e, Łukasz organizuje też start, więc 663 4702. No i do Henia też jakby jeszcze jakieś były pytania 607 344 709. Koleżanka Wiola w Poznaniu, jeżeli chcecie w Poznaniu pomóc dzwońcie do Wioli. 503 358 930. Jeżeli chcecie pomóc w Stegnie, Podaję numer do sołtysa 515-233-446. Jak będziemy organizowali za rok rajd Koguta, to musicie już nam pomóc, bo już powiem Wam tak, że już nie ogarniemy tego sami i zapraszam do współpracy i do pomocy. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami w siódmej edycji rajdu Koguta, ponieważ wspólnie możemy zdziałać więcej. Pamiętajcie, charytatywny rajd Koguta nie jest wyścigiem, lecz szansą na przeżycie wspaniałej motoryzacyjnej przygody. Całą rodziną i przy okazji łącząc przyjemne, spożytecznym, pomagać, bawić się. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. W paszporcie Rajdu macie wypisane wszystkie dzieci, którym pomagamy, fundacje, i tutaj się zapoznajcie. To wszystko, jeżeli chodzi o, o cały harmonogram, o cały paszport uczestnika Rajdu Koguta. Podziękowania. No to wiadomo, wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji. Wszystkim sponsorom, przede wszystkim naszym pracownikom, którzy zaangażowali się od stycznia. Działamy naprawdę po godzinach, w czasie wolnym. Chcemy, żebyście byli zadowoleni. No, daliśmy z siebie wszystko, chyba na, działaliśmy na 100%. Teraz wszystko zależy od Was. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zgrzytów i wszystko Wam się. Będzie podobało. Mieliśmy w tym roku wiele nowych ludzi, mamy nowy, wiele nowych ludzi, wiele nowych pytań. Postanowiliśmy taką statuetkę zrobić, wykonać nasz dział graficzny. Jest to Maruda Rajdu. Powiem tak, powiem w tej chwili, że będę miał problem z wyłonieniem zwycięzcy, dlatego że cztery załogi idą web w web. Także będziemy mieli Marudę Rajdu. Oczywiście, ja to oficjalnie nie ogłoszę, tylko sam osobiście przekażę tą statuetkę, bo wiem, kto nam cały czas najwięcej ma ludzi. Oczywiście, żartobliwie, nie obrażajcie się. No to chyba tyle. Co z muzeum? Z muzeum, muzeum się buduje. Jak widzicie, jeszcze mamy dużo pracy. Otworzymy w tym roku, zrobimy taką wersję ekonomiczną, bo wersja ekonomiczna polega już bez tych multimediów, bez, bez interakcji po prostu na razie zwykłe muzeum, a później otworzymy, a później będziemy te rzeczy wszystkie, po kolei dodawać i dorabiać. Jeszcze jedna sprawa. Zrobiliśmy takich 20 puszeczek. Jakby ktoś chciał wziąć ze sobą na drogę, gdzieś ma jakiś pomysł, że będzie ktoś tam jeszcze zbierał, to wszystko delikatnie, proszę nic na siłę. To tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał na to ochotę, to, to mamy 20 takich puszeczek. Napisz do nas na, na maila i podczas odbioru pakietu startowego weźmiesz tą puszeczkę. Już nie, 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 nie przedłużam. Dzisiaj wieczorem macie kolejny odcinek z przejazdu trasy rajdu Koguta. Tam będzie więcej też szczegółów. Ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Uważam, że zrobiliśmy wszystko na 100%. Byliśmy w tym projekcie całym zaangażowanym. Pamiętajcie, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Jedziemy wolno, nikt się nie wyściguje. I wróćcie, wróćcie wszyscy cali z rajdu Koguta. Dziękuję Wam wszystkim. Pa.